Siema, witam was w kolejnym Let's Playu z Age of Mythology. I dalej tułamy się z wikingami, choć już powoli zbliżamy się do końca tej kampanii. Ale koniec kampanii wikingów to oczywiście nie jest jeszcze koniec gry. No dobra, mniejsza z tym. Jak będzie końcówka, to wam powiem. Teraz natomiast, w dalszym ciągu próbujemy pokonać Gargarensisa i jego giganty. Ago did the army of Gargarensis pass through here? Not long, a few days perhaps. They went to the mountains to the north and started building walls and fortresses. Then that is the entrance to the underworld. He has already reached the gate. If he opens that gate, your Ragnarok will happen. We must stop him. Okej, jak to łatwo powiedzieć, musimy go zatrzymać. Aha, czyli wnioskuję, że to nie będzie takie łatwe. Dobra, mamy wieśniaków, ale nie mamy krasnoludów. Co za tym idzie, będziemy musieli sobie stworzyć. Najpierw w ogóle musimy zobaczyć, gdzie jest w ogóle jakieś złoto. Dobra, 4 chłopów dajemy do tutaj do sosenek, czy tam co to tam jest. Tutaj babeczki niech nam pracują. A, może weźmy 4, bo... No bo tak. Złoto. Gdzie jest złoto? Poszukajmy złota. Złoża złota. Gdzie jest złoto? Dobra, wilki zabijamy, bo widzę, że nas atakują. Aj, to będzie epicka walka. Dobra, to zróbmy porówno. Albo nie, dajmy ich wszystkich na pole, tak będzie dobrze. Ale mniejsza, no gdzie jest właśnie ten? A tu jest złoto, okej, tutaj mamy złoto. No więc tak, robimy tak, gdzieś cztery krasnale i woła, który im pomoże w zbieraniu. Budujemy też świątynię w tym miejscu. No, budujcie te świątynie. Teraz, co to jest za moc? Okej, to jest coś związanego ze zwierzętami. A, to chyba to się chyba mnożą ilości zwierząt. Znaczy, ta moc powoduje, że mamy więcej zwierząt. Dobrze, że powiedzieliście, że jestem atakowany, bo ja sam bym tego nie wiedział. Dobra, wy wydobywajcie złoto. Co ja tu stworzę? A dobra, nie mogę nic stworzyć, to się nie odzywam. Teraz wybudujmy zbrojownię, co to właściwie jest? No, zbrojownia. Bez tego się nie da. No i poradziliśmy sobie z frajerem. Czy teraz możemy ulepić... A nie, kurde, nie możemy do następnego... A nie, dobra. Zły budynek, sorry, nie było pytania. Biorę lodowe olbrzymy, bo one... Znaczy, zwykłe olbrzymy pewnie też są silne, ale no... Nie mają tej mocy zamrażania, to jednak bardzo dużo daje. Yerbil.
Z dwóch Hesidów możemy sobie jeszcze natrzaskać. Teraz, co ty masz? Podejrzewam, że ona zajmowała się polem, więc... O, mamy kruki. A no tak, coś mi się przypomina, że Odyn właśnie miał moc kruków. No, to jest coś jak Pegas, tylko słabsze. Dobra, toporników na nas nasyła, po prostu szaleństwo. Gargarensis has built walls to block every pass into these mountains. Ale co to dla nas? Dobra, może nam się uda zniszczyć mu mur, nie wiem. Tylko pytanie, co za tym murem się kryje. No właśnie, po to mam właśnie kruki. Czy... A, ona też może uzdrawiać kruki, to jest, co bardzo mnie cieszy. Cholera. Jeszcze od tej strony mnie zaczynają atakować. Kurde, dwóch toporników, jeden Ulfsarg i tyle zamieszania w związku z tym. No ale jednego wiśniaka mi zabili. Cholera, nadal nie mogę zrobić sobie potworów. Okej, mamy fortecę. W ogóle skąd oni wiedzą, że te kruki są moje? To jest nielogiczne. Okej, z tego co widzę jest grubo. Strasznie grubo. Niby mała ta wioska, ale jak widzicie, no no, niby mała, a duża, o tak powiem. No, dzięki temu, że zabili mi kruki, zyskałem trochę many. Jeśli tak to można nazwać. Albo właściwie, wiecie co zróbcie? Wybudujcie fort. W tym miejscu. Żeby mi się potem wieśniaki nie... mordowały. Okej, z tego co widzę, to kruki są tworzone automatycznie, nie mamy na to jakiegoś większego wpływu. Classical Age, a jaki ja mam? A, ja mam wyższy, ale nie ma się czym cieszyć, bo i tak nie mamy większości tutaj, w większości nie mamy tutaj w ogóle armii, tyle co on. No dalej, budujcie to. Wybudujmy tam, znaczy stwórzmy sobie jadlów. Cholera, no właśnie, muszę walczyć, muszę walczyć. Zobaczmy, co jest w ogóle po tej stronie, bo przecież z tamtej strony też mnie atakowali. A właśnie, kruki. Kruki lepiej sprawdzą się w tej roli. Właściwie kruk, bo tylko jednego mam. A, tu mamy złoto. Już widzę. Gdzie jest kruk? Tu jest kruk. Okej. Leć tą prostą ścieżką, zobaczymy co tu jest. Czy tu przypadkiem nie jest bliżej? A tam od razu taranów potrzebujemy, bez przesady. Możemy sobie poradzić zupełnie bez nich. To jest właściwie taka sama sytuacja...
To jest moje? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. To jest w sumie taka sama sytuacja jak w misji z kamieniami, gdzie mogliśmy sobie dowolną jednostkę nasłać na te kamienie. A misja nam mówiła, że potrzebujemy taranów, no i wiecie. To jest jednak wprowadzanie w błąd, jakby nie patrzeć. No i w końcu chyba mogę mieć tego olbrzyma. Nie, no błagam. Zabrakło dosłownie dwóch punktów. Aż dwóch punktów. No nic, postaramy się to jakoś zniszczyć, te młody. Przecież to jest właściwie... Co to jest dla mnie? Tilbu, yao, something. Skipan, yao, something. Something. Co mogą atakować martwego wilka? No właśnie, coś tu jest nie tak. No dobra, może w zbrojowni ulepszmy sobie naszych wojaków. Troszeczkę ich ulepszmy. I idziemy na mury. W sensie, idziemy je niszczyć. No pewnie ta wieżyczka w nas będzie strzelać, no bo to wiadomo jest. Na razie nie używajmy tej mocy. No. Z tymi topotnikami sobie poradzimy, potem zniszczymy wieżyczkę. Aj, trochę ich tu jest. Nie powiem, żeby byli jakoś szczególnie silni, ale to zawsze coś nam zabiera. Jakby nie patrzeć. Okej, okay, mamy też możliwość stworzenia sobie lodowego olbrzyma, więc czym prędzej go stworzę. Zamroźmy tych tutaj delikwentów, zajmijmy się fortem.